Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, w drugim rozdziale powiedział, że pisał do nich z głębi serca, pośród wielu łez, nie aby ich zasmucić, lecz aby poznali nader obfitą miłość, jaką żywił do nich. Biblia to wciąż Boże Słowo, skierowane do nas z głębi Jego serca i posłuchaj dzisiaj tych słów. A oni, to jest Kościół, zwyciężyli go, czyli diabła, przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego. I nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć. No, Boże Słowo nazywa diabła oskarżycielem braci, który oskarża nas przed obliczem Boga we dnie i w nocy. Ale też Słowo Boże mówi, że my zwyciężyliśmy już go przez krew baranka i przez słowo naszego świadectwa. Nie chodzi tutaj też o słowo, jakie świadectwo brat czy siostra składają w niedzielę rano w kościele, opowiadając o tym, co Pan Jezus uczynił dla nich w takiej czy innej sytuacji. Raczej o odważną deklarację tego, w co wierzysz, w moc krwi Jezusa. Myślę tak, jak jest gdzieś powiedziane w słowie, mając zaś tego samego ducha wiary. Jak jest napisano, uwierzyłem, że to powiedziałem i my wierzymy i dlatego też mówimy. A więc dodaj do krwi baranka swoją wiarę w jej zbawieńczą moc, czyli moc oczyszczającą od grzechu, moc uwalniającą od depresji, od opresji, moc uzdrawiającą, moc zachowującą ciebie w wolności od strachu i potępienia. Nie milcz, odważnie przemów i niech niebo i piekło usłyszy. W co wierzysz, ale też dlaczego w to wierzysz. Dlaczego? Ponieważ zwyciężyłeś już diabła przez krew baranka i przez słowo swojego świadectwa. I chcę, abyś o tym pamiętał w tym tygodniu.